Dzień dobry. O czym jest tekst dzisiejszej Ewangelii? O bardzo fundamentalnej i najważniejszej sprawie dla nas, o tym, że Jezus przychodzi na ten świat nie tylko po to, żeby dać nam niebo, żeby nam obiecać, że po śmierci będziemy w niebie z Ojcem i przez to, jak żyje i jak umiera i jak zmartwychwstaje, otwiera nam do tego drogę, ale też po to, żeby zmienić nasze myślenie. Od takiego myślenia, które mieli apostołowie, jak nakarmimy ten lud, nawet za 200 denarów tutaj na pustyni, do takiego myślenia, w którym Jezus im pokazuje inną perspektywę, że da się to zrobić. Myślę, że wszyscy mamy takie przestrzeni w naszym życiu, w których właśnie biadolimy jak apostołowie. Przecież to byli ludzie, którzy widzieli już nie jeden cud. Widzieli już niejedno działanie Jezusa, widzieli, jak objawia swoją chwałę, bo przecież On robi te cuda nie po to, żeby zabawiać tłum, żeby być takim punktem dobroczynnym, tylko żeby pokazać chwałę, którą ma w sobie, czyli że jest Bogiem. Oni to już widzieli i znowu wracają do takiego samego myślenia, nie da się. No to jest dokładnie opis bardzo często naszego życia. Doświadczaliśmy już i miłości ludzi, i miłości Pana Boga, i swoich niesamowitych możliwości. Mamy na swoim koncie różne sukcesy, mamy na swoim koncie różne momenty chwały, w których poczuliśmy, że żyjemy, że jest w nas, no jest w nas w życie, jest w nas potencjał do tego, żeby kochać, żeby zmieniać siebie, innych, cały świat. A jednak co jakiś czas, albo może nawet często, wracamy do tego pytania, czy da się? W ogóle, czy to jest możliwe? A więc ta Ewangelia po raz kolejny ma nas wyciągnąć z takiego biadolenia, z takiego użalania się nad sobą i zajmowania się tylko i wyłącznie tym, że się nie da. Bardzo łatwo z chrześcijaństwa zrobić nawet nie religię, tylko taki system myślenia, system pseudowartości, w którym zajmujemy się tylko sobą, tym, że czegoś nam brakuje, tym, że ktoś nam coś zabiera, tym, że ktoś nas obraża, tym, że nie wiem, nie dostajemy od świata tego, czego byśmy oczekiwali, co się nam należy. W ogóle taki pretensjonalny sposób na życie, dokładnie tak jak apostołowie, to znaczy, dobra, skoro mamy Jezusa, to niech On działa, to niech On coś zrobi. A Jezus pokazuje im, że właśnie chodzi o to, żebyśmy w naszym życiu zobaczyli tą małą ilość chlebków i rybek, żebyśmy zobaczyli, że coś mamy, że coś możemy włożyć do tego wielkiego podzielenia się miłością i dobrem. Ale to nie jest właśnie biadolenie. To z tego biadolenia Jezus ich wyrywa. I pytanie, czy my i w takim wymiarze makro, w takim wymiarze dużym, dajemy się nawrócić, żeby wychodzić z biadolenia i przede wszystkim, czy dajemy Panu Bogu to zrobić w tym wymiarze mini, w którym jestem, czyli moje życie, czy pozwalam Jezusowi na to, żeby mnie konfrontował. To jest to, co na początku tej Ewangelii jest jako to zdanie, które zanotował Jan, że Jezus wystawia Filipa na próbę. To nie chodzi o taką prostacką próbę, że no sprawdźmy Filipa, na ile mi wierzy. To jest w ogóle bez sensu. Tak myślą ludzie, tak robią ludzie. Wystawiają swoich przyjaciół, bliskich, wrogów, po prostu innych ludzi na próby. Ta próba polega na tym, że to Filip musi obudzić swoje serce pod wpływem tych wszystkich wydarzeń, które za chwilę się będą działy, do tego, że da się, że Jezus przychodzi z ofertą, i to będę powtarzał do śmierci, nie powiem jakiej, przychodzi z ofertą, w której budzi nasze serce do tego myślenia, że da się. Owszem, będzie bardzo dużo takich sytuacji, w których będziemy się pytać, czy to jest w ogóle możliwe, czy to ma sens, jaki to ma sens, że mam tak mało, że nie mam chlebków, nie mam rybek, mam tylko 200 denarów. 200 denarów to było bardzo dużo. A jednak, zobaczcie, nawet jak się ma dużo, to czasami człowiek jest sparaliżowany, bo widzi jeszcze większe problemy. A więc myślę, że warto w tej Ewangelii pogrzebać i zobaczyć, jak bardzo nas Jezus
prowokuje do tego, żebyśmy się nawrócili od tego, nie da się, jak to zrobić, Jezu, Ty się tym zajmij, do takiego myślenia, jak to zrobić konstruktywnie i da się to zrobić. Dobrej niedzieli Wam życzę i co? Gdybyście się tutaj gdzieś kręcili wokół Stysia, to w imieniu Ojca Proboszcza zapraszam Was na kiełbaskę dzisiaj z okazji świętego Ignacego, którego będziemy czcić w środę w naszej parafii dzisiaj. Taka zewnętrzna zabawa, więc taki mały festyn. Przyjdźcie między 12 a 16, jeśli gdzieś tutaj się kręcicie. Proboszcz się na pewno ucieszy i będzie chciał Was ugościć. Da się, można to zrobić. To jest wniosek z dzisiejszej Ewangelii. Dobrej niedzieli, trzymajcie się.